Iga Świątek, mimo przerwy od turniejów od czasu US Open, gdzie zakończyła swoje występy w ćwierćfinale, nie zwalnia tempa. Zmiana szkoleniowca z Tomasza Wiktorowskiego na Wima Fissetti stanowi ważny rozdział w jej karierze i pokazuje jej determinację do dalszego rozwoju. Nowa współpraca z Fissettim, doświadczonym trenerem, który pracował już z czołowymi tenisistkami, jest strategicznym ruchem, mającym na celu optymalizację jej gry i techniki. Przygotowania do wygrana Finals to obecnie główny cel świątek, gdzie będzie miała za zadanie obronę znacznej liczby punktów zdobytych w ubiegłym roku. Wygrana Finals to nie tylko szansa na zakończenie sezonu na wysokiej pozycji, ale również okazja do potwierdzenia swojej klasy na międzynarodowej arenie wśród najlepszych tenisistek świata. W dłuższej perspektywie świątek skupi się także na nadchodzącej United Cup, turnieju który łączy elementy rywalizacji narodowej i indywidualnej. To wydarzenie stwarza dodatkową okazję do rywalizacji na wysokim poziomie i reprezentowania Polski, co zawsze jest dla niej ważne, jak sama wielokrotnie podkreślała. Wypowiedzi świątek na temat swojego kraju i reprezentowania go na arenie międzynarodowej często podkreślają jej patriotyzm i dają dodatkową motywację zarówno jej, jak i jej fanom. Angażując się w turnieje takie jak United Cup, Świątek nie tylko podnosi swój własny poziom sportowy, ale również przyczynia się do promocji polskiego tenisa na świecie. Zmiany w jej obozie szkoleniowym i nadchodzące wyzwania sportowe z pewnością będą poddane szczegółowej analizie przez ekspertów i kibiców, którzy z niecierpliwością będą śledzić jej występy i ewolucję na tenisowych kortach. Iga Świątek, jedna z czołowych tenisistek na świecie, ma przed sobą napięty grafik który zamyka intensywny rok rywalizacji na najwyższym poziomie, jako jedna z głównych postaci w polskim zespole, jej udział w nadchodzących turniejach, takich jak finały byli Jean King Cup w maladze czy World Tennis League, ma kluczowe znaczenie dla promocji polskiego tenisa. W grudniu świątek weźmie również udział w pokazowych zmaganiach World Tennis League, co będzie świetną okazją dla kibiców do zobaczenia jej w mniej formalnych, ale równie emocjonujących meczach. Tymczasem, przełom grudnia i stycznia przyniesie kolejne emocje w postaci United Cup, gdzie polska reprezentacja stanie do rywalizacji. Oczekiwania są wysokie, szczególnie po ubiegłorocznym niemalże zwycięstwie. W promocyjnym filmiku opublikowanym w sieci IGA Świątek entuzjastycznie zachęca kibiców do wsparcia polskiej kadry, wskazując na silny zespół i duże szanse na sukces. Jej słowa: Trzy powody dla których powinniście kibicować Polsce, bo jesteśmy świetnym krajem ze świetnymi ludźmi, bo ja, Hubi, Hurkacz i inni członkowie zespołu są, jak uważam, świetni, a z waszym wsparciem będziemy jeszcze lepsi. A ponadto w ubiegłym roku niemal wygraliśmy. Więc jest spora szansa, że zwyciężymy w tym roku. No i mamy przy tym zawsze dużo zabawy na korcie, podkreślają jej optymizm i determinację. W United Cup 1025-2 Polska zmierzy się z Czechami i Norwegią, co już na wstępie zapowiada zaciętą rywalizację. Obok Świątek zespół będzie reprezentowany przez takich zawodników jak Hubert Hurkacz, Maja Chwalińska, Alicja Rosolska, Kamil Majchrzak i Jan Zieliński, co czyni polski zespół jednym z bardziej zróżnicowanych i dynamicznych. Podczas gdy świątek kontynuuje swoje przygotowania do tych prestiżowych zawodów, jej obecność na korcie będzie kluczowa dla polskich nadziei na międzynarodowej scenie tenisowej. Każdy jej mecz to nie tylko walka o punkty, ale także o narodową dumę, co dodatkowo podkręca atmosferę i zainteresowanie fanów tenisa.